witam w naszej kuchni pełnej niespodzianek. Witam pana Wacława. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zrobić sałatkę z po... Z porzeczek. Nie. Z pomidorów. A. Do tego będzie nam potrzebne... No pomidory oczywiście, skoro z pomidorów to... Otóż nie. Nie? Nie. Będzie nam potrzebny ketchup. Albo ketchup, w zależności od tego, jak się wymawia. Dokładnie. A dlaczego? Otóż o tej porze pomidory są na rynku, ale są stosunkowo drogie, bo to są importowane pomidory, ewentualnie... Szklarniowe. Tak jest, a produkcja takich pomidorów jest nietania i na rynku też dużo kosztują. A w środku lata pomidory są tanie, jest ich bardzo dużo i wtedy producenci produkują ketchup. Albo ketchup, jak bardzo. W zależności od wymowy. I wtedy to nam się będzie bardzo opłacało. A czy to z tegorocznych pomidorów, ten ketchup albo ketchup? Dobre pytanie. Nie z zeszłorocznych pomidorów. Czyli niedobry. Nie, będzie równie dobry jak z tegorocznych. Otóż do tego potrzebujemy trochę starych skórek, bo pomidory... To zawsze w domu się znajdzie. Tak, oczywiście. Skóreczki układamy sobie na talerzu. Proszę bardzo. Następnie to ketchup. Ketchup albo ketchup. Albo ketchup. Wylewamy na talerz i formujemy z tego taką kulę w wielkości z takiej spodziewanej pomidora. Musimy też uważać, ile jest tych skóreczek, prawda, żeby nie było tego za dużo. Tutaj tak opieramy to, dobieramy. Może nam się uda to zlepić jakimś klejem roślinnym może. Jak nie, to też nie będzie wielkiej tragedii, bo w końcu zaraz tego pomidora potniemy na sałatkę. I oto proszę, jest gotowy taki właśnie pomidor. A ja tak się zastanawiam, że gdybyśmy mieli mniejsze skórki, to moglibyśmy z tego uformować porzeczki albo poziomki może? Nie, nie. Nie? Nie, ale rzeczywiście możemy jeszcze coś z tego ketchupu. Albo ketchupu. Albo ketchupu uzyskać. Otóż po dłuższej destylacji możemy odzyskać, co ja przyniosłem dla państwa, bo wcześniej to zrobiłem, prawda, wodę, tak, pieprz i sól. I to, co z zeszłego roku, zostało mi z ketchupu albo z ketchupu odrobinę cukru. Zapraszamy na pomidorową sałatkę. Smacznego.